Oponuję rządzącemu komunizmowi chyba najdłużej. Od początku. Od wiosny 45. Ale nie oponowałem nigdy tragicznie i patetycznie. Nie chcę tragizować, zwłaszcza teraz, na starość, gdy zbliża się rozwiązanie zagadki życia, gdy drzwi zamknięte wreszcie się otworzą. Gustaw Herling-Grudziński rozgniewał się kiedyś, gdy napisałem w Kulturze, że Polacy traktują swą sytuację z humorem. Uważał najwidoczniej, iż kto jak kto, ale niewolnicy, nie mają żadnego prawa do humoru. Tenże Gucio napisał gdzieś, że trzeba skończyć z małodusznym wychwalaniem polskiej sytuacji jako wyjątkowej w bloku, jako najweselszego baraku w obozie. Najwyraźniej drażni go kruchy polski azyl. Tymczasem ja przeciwnie. Lubię podtrzymywać to, co kruche, na swój sposób egzystencjalne. Odnośnie zaś całości mam swoje wątpienie. Czy gdy zaczniemy nawet ową wielką, zasadniczą walkę, to poprawimy sytuację wszystkich, czy też pogorszymy swoją, równając w dół do ich, Czechów lub Węgrów, mizernego poklęsce stanu ducha. Po cóż nam takie masochistyczne samobójstwo? I w ogóle pytam, czy rzeczywiście nadejdzie kiedyś walka o wszystko? Czy zawiera się ona w zamiarach bożych? Czy też tylko urodziła się w osamotnionych mózgach ludzkich i w nich także umrze? A może nie jest tak znów małoduszna zasada, co użyjem to dla nas, bo za 100 lat nie będzie nas. Użyjem niekoniecznie rozkoszy. Chodzi po prostu o to, aby odegrać swój dramat istnienia od urodzenia do śmierci. Dramat odwieczny, lecz i własny, bez interwencji politycznych awantur, na których przebieg wpływu w istocie nie mamy. Nie dać się wciągnąć, nie dać się zwariować, nie dać sobie zapchać życia wymagającym wyłączności narodowym patosem. Niech nasze życie zostanie naszą własnością. Miałem dużo szczęścia, bo ja w ogóle uważałem, że będzie tu 17. Republika Sowiecka, prawda? I byłem o tym przekonany, jak przyszedłem do Warszawy ze Skarniewic i zobaczyłem na krakowskim przedmieściu, gdzie wyrwany bruk i siedzą sowieccy żołnierze, ogień się pali, śpiewają, coś tam gotują, tu żołnierki kierują ruchem. No ja myślę, no to już, prawda, koniec. No tymczasem okazuje się, że jakiś Mikołajczyk przyjeżdża, że jakieś rozwoły i tak dalej. Przyjeżdżam do Krakowa, wezwał mnie rektor Drzewiecki do szkoły muzycznej. Ze Skarniewic do Krakowa 24 godziny się jechało wtedy. I ponieważ tunel był zawalony, więc przed tunelem nas wysadzili. Bolszewicy kazali popracować, kopaliśmy ziemię parę godzin. Potem dali wszystkim zupę i przywieźli ciężarówkami na drugą stronę. Przyjechałem do Krakowa, nocowałem u Miłosza. No i nagle widzę, właściwie Europa jest. To przekrój wychodzi, jakiś znajomi. No a potem Tygodnik Powszechny, no to już w ogóle niebywała rzecz, szał. No i miałem szczęście, że tam trafiłem. I to było wtedy no jedyne, co można było robić coś niezależnego, prawda? Sapieha to swoimi skrzydłami pokrywał. No, zaczął się ruch opozycji oficjalnej, walki leśnej, Mikołajczyk, ale w to ja nie wierzyłem, żeby to dało rezultat. Natomiast Kościół jednak ochronił część inteligencji twórczej. No więc miałem szczęście. No i dzięki temu, że długo pisałem, że przeżyłem, że trafiłem w dobre grono, prawda, że potem umarł Stalin, no bo jakby nie umarł, to diabeł wie, co by było. No i potem październik. No, jakoś się to wszystko układało, że człowiek płynął i zrobił sobie renomę, ale to jest przypadek. Więc będziemy toast znosili za pana Stefana Kisielewskiego. Za gościa. Nie, za gościa. Tylko nie przesadzajmy.
No. My wszyscy tu kochamy pana bardzo, przecież pan doskonale. Nigdy nie zapomnę, jak tutaj mieszkałem. Pies przychodził, mnie lizał rano i kot po mnie skakał. Ja bym serdecznie zaprosiła do wodeczki i chciałabym wiedzieć, czy nas przywódca pan Jaruzelski popija, czy nie, Gomułka popija? Gomułka była abstynent. Ja mam dane o Jaruzelskim, ponieważ on mieszkał na tacy Zbawiciela w takich domach wojskowych i tam mieszkał mój kolega z konserwatorium Adaś Wiernik. Taki dyrygent wojskowy, który przyjechał z Rosji, Semita, z żoną Rosjanką. On wyemigrował do Szwecji. I oni pili z Jaruzelskim co wieczór, bardzo się przyjaźnili. I pewnego dnia on został list, to był 60 rok, że drogi Adamie, w moim życiu zaszła wielka zmiana, awansowałem, przeprowadzam się. Domyślasz się, że w tej sytuacji nie będę mógł się z tobą przyjaźnić, ale nigdy nie zapomnę. A wtedy został w ulicy, nie było nic. Nie, więc ja muszę powiedzieć, że najtrudniej jest rozgryźć Jaruzela. On jednak ma taką swoją tajemnicę jakąś. Nie, on go udaje. On nie ma tajemnicy, tylko jest chory. On jest chory, po prostu bardzo go boli ten kręgosłup. To wszyscy mają. Ktoś miał Roosevelt, i miał Kennedy. Gorsza, prawda, wszyscy mieli. I dlatego on jest taki tajemniczy, bo to jest sprawie tajemniczość pewną. Jak człowiek, tak. Ani materialistyczny. Tak. Z tego wyrasta, tak. Ale ładny chłopak jest. Kto? Jaruzelski? Nie? A jego siostra jest żoną profesora Stardarskiego z Kulu, którą my znamy i pytaliśmy jej kiedyś w Paryżu, ona była. Co mówi brat? Ona widuje go raz na dwa lata i nic nie mówi, no, prawda? O, panie, to jest naprawdę. A gdzie mąż się podziela? On tort niesie dla pana tutaj, bo bardzo lubi słodki. Ja zrobiłam ostry tort dzisiaj. Ostry tort? Z łódką. Więc jak ja powiedziałem kiedyś w przemówieniu, że jestem przeciwnikiem socjalizmu, to Kliszko wyszedł z sali, zawołał Stommę, mówi, co to znaczy? Stomma mówi, no Adam uważa, że on jest oficjalnym przeciwnikiem. A Kliszko, jak to oficjalnym? Ja znałem przeciwników socjalizmu, ale byli we Wronkach, nie w Sejmie. Albo już nie żyją. Nie oczyszczona. Ten Brzeziński kiedyś mi powiedział przed laty, mówi, wie pan, ja jestem Polakiem, ale w polityce to jestem Amerykaninem. Jak chcecie, żeby się Amerykanie wami zainteresowali, to musicie coś zrobić. Więc ja mówię, co zrobić? Powstanie? Mówi, małe. To, że Bundagen nie miał. No właśnie było małe powstanie. Adam zapytał publicznie pana Stefana 3 dni temu, jak to było w latach stalinowskich. Czy nie liczył się pan z aresztowaniem? A pan redaktor mówi, nie, dlaczego? Przecież nic złego nie robiłem. No ja miałem jedną rozmowę, tak? Wtedy 3000 rozmów. To jeden z tych 3? Jeden z 3000. Tak? To było 11 września. Tak. Byli u pana czy nie? Nie, zadzwoniło w 8:30 kapitan. I żebym przyszedł, ja mówię, w jakiej sprawie? W charakterze świadka. Więc przychodzę, on czekał przed tam na Rakowieckiej. Dwóch było, no i zaczyna się rozmowa, zresztą kulturalna, że ja, prawda, wrogą działalność, że pieniądze rozdaję, bo podsłuchali, że jakieś pieniądze tam, prawda, i tak dalej. No, ale ja w końcu mówię, ja miałem być w charakterze świadka, ale w jakiej sprawie? On mówi, w pańskiej. Ja mówię, ale nie ma mojej sprawy. On mówi, ale może być. Żydowska rozmowa w charakterze świata. Nie, ale ja mam taką zasadę, żeby nie zaprzeczać. Więc on mówi, pan dostał pieniądze i pan rozdzielił. Ja mówię, oczywiście, z Australii pieniądze. Dlaczego nie? Dolary przychodzą dla Polski. Świetnie, czemu nie? Mówię, tak, a jak dla Gieremka? Ja mówię, też człowiek musi żyć przecież. No więc to. Ale pan miał też, zdaje się, z Kiszczakiem rozmowę, tak? A to kiedyś, wcześniej. Paszport. Aha. I też równie przyjemno, tak? Kiszczak jest najprzyjemniejszy. Najprzyjemniejszy i ma Napoleona na ścianie. To pan wie, jak pana dziadek po wojnie powiedział podobno, że został od razu przeniesiony na emeryturę. Miał wykład o usługach i zaczął w ten sposób. Musimy się zdecydować, co chcemy mieć. Socjalizm czy usługi? To
albo, albo. Tak. No to jego studentem był Jan Nowak chyba w Poznaniu. Asystentem. Asystentem nawet. W latach 36-39. No właśnie, Jeziorański. Nie zdążył napisać doktoratu. Miał to zrobić w 39 roku po wakacji. Mm-hmm. Umówili się kiedyś, bo panowie gdzieś nie mają. Oni zaatakowali Chubkę. Wezwał Nowaka Griffiths, to był wtedy... Wiem, to był Griffiths, tak. I mówi, panie Nowak, jest tragedia, bo nas skarży do sądu. To się oprze o kongres, prawda, to będzie straszna draka. Ale Chubka się zgodził zaniechać, jeżeli pan go przeprosi. Co? Mówi, nie będę Szkopa przepraszał. Mówi, pan go przeprosi w mojej obecności, tylko on się zgodził. Więc Nowak mówi, idę jak na ścięcie. Przychodzi Chubka, on jest taki wysoki, nie podaje ręki, prawda. I mówi, panie Griffiths, co ci Polacy mówią, że Śląsk jest polski? Przecież ja jestem Ślązak z Raciborza, Śląsk jest niemiecki. Co by pan powiedział, panie Griffiths, żeby ktoś powiedział, że Ameryka to ma należeć do Indian, bo wyście ich wymordowali? I nagle Griffiths się zrobił blady i raus. I Nowak mówi, ten idiota mnie ocalił, bo nie musiał. A w Warszawie jest taka sekta nauki chrześcijańskiej, to się nazywa. Oni gdzieś na Foksal mają centralę. I jest taki reszta. Na zjeździe regionistów w sierpniu 1939 roku Rydzwigły powiedział, Niemcy chcą nas wymordować, chcą nam zabrać ciało, a Rosjanie chcą nam zabrać duszę. No, ja to miałem w głowie, no jak przyszła ta armia sowiecka do Skierniewic, a to się tak odbyło, że dosłownie Niemcy byli na jednej ulicy, a na drugiej jechał czołg sowiecki, więc konfrontacja. Chciałem zobaczyć, jak wyglądają ci, co nam tą duszę odbiorą. No i muszę powiedzieć, to była strasznie ciemna masa wtedy, ci żołnierze sowieccy. Oni nie wiedzieli, gdzie oni są, co to jest Polska. Nie znali historii, pojęcia zielonego nie mieli o niczym. Wiedzieli, że idziemy na Berlin bić Germańca. To jedyne, co oni wiedzieli. No więc uważałem, że no w końcu duszy nam oni nie odbiorą, bo nie mają kwalifikacji, a ciało nam uratowali, więc trzeba. Natomiast wszyscy moi znajomi w Skierniewicach mówili, że to chwilowe, bo tu przyjdą Anglicy i Amerykanie, więc ja mówiłem, że to nonsens. Byłem absolutnym pesymistą. Pojechałem do Krakowa, bo już miałem dosyć tej ruiny, gruzów i smrodu trupiego, prawda, i tego wszystkiego. Powiedziałem, ja chcę pożyć w normalnym mieście, no i tam mnie zaangażował profesor Drzewiecki do Wyższej Szkoły Muzycznej i dostałem posadę w Przekroju i przyjechałem i tam się plątałem po Krakowie i wreszcie Miłosz mnie zaprotegował do Tygodnika Powszechnego. Ja w ogóle nie wierzyłem, że były jakieś katolickie pisma, ale moja matka, która też się znalazła w Krakowie, a która no, strasznie spobożniała wtedy, przepraszam, że tak mówię, zaczęła czytać pierwsze numery, powiedziała, że to dobre pismo, to niemożliwe. No ale rzeczywiście Miłosz mnie zaprotegował jako recenzenta muzycznego. Poznałem Turowicza i księdza Piwowarczyka, który bardzo mnie polubił od początku. No i znowu zamiast o muzyce zacząłem pisać o wszystkim. No i tak uprawialiśmy opozycję, nawet polityczną początkowo, bo jeszcze wtedy można było przed wyborami. Cenzura dopuszczała dyskusję z marksizmem. Myśmy z Jasienicą, jak już upadły te pomysły stworzenia listy katolickiej, postanowiliśmy poprzeć listę Mikołajczyka i było pismo Piast w Krakowie, które redagował dr Karol Buczek, znana postać krakowska, i myśmy się zgłosili do niego, a on powiedział, no ja panów bardzo szanuję i wszystko, ale panowie służą klerowi, my z tym nie mamy nic wspólnego, prezes Mikołajczyk też jest przeciwny, no to niestety. No i ocalił nas, bo on dostał 15 lat więzienia potem, no a my nie, prawda?
po 1947 roku już dyskusja polityczna właściwie była wykluczona. Ale ja na przykład napisałem taką estetyczną dyskusję w trzech numerach z panem Starzyńskim, ówczesnym szefem od historii sztuki i tak dalej, który wtedy miał postawę taką stalinowską bardzo, to mi puścili. I takie rzeczy, kłótnie o muzykę, czy coś też puszczali, aluzje różne puszczali. No więc to była wyjątkowa dla mnie gratka. Mało zarabiałem. Żona mnie utrzymywała właściwie, bo pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, skąd też ją chcieli wyleć, ale jakoś się utrzymała. No a jeżeli chodzi o politykę, to mieliśmy taki klub, katolicki klub dyskusyjny, który ja nazwałem Kakadu i taką piosenkę ułożyłem na nutę Kujawiaka. Kakadu, papuga, to jest mądry ptak, lewym okiem mruga, przyśpiewując tak. Kakadu, papuga, bardzo mądry ptak. Oni się potwornie wściekli. A to, że porównał Jaruzela z Pinochetem w tym Chili. To bez sensu, co bez sensu? Jaruzel jeszcze mało morduje. Nie, to on to powiedział właśnie. Rozumie, co ty masz? No, pocztę. Popokazać. Popokazać? Zrobimy fikser. Dobrze, robić go, robić go. Tak. Czyta, tak. Robić. Popatrz, Adam. Trudno. Jesteś robiony. Musiało się stać. Przegląd powszechny. A dlaczego cię wczoraj nie było? Bo byłem wstyd. No. Z Pinochetem. Pinochetem. Byłem u Wałęsy, no po prostu. Też. Co? Ja już byłem. On cię bardzo wspomina, mówi tak. Miło. Słuchaj, więc jak mnie spytać, tak, pana Kisiela, jak ja wypadłem? Już się pytałem, kogo? Kisiel mówi, kompletny idiota Wałęsa. Ja wszystkim mówię, że bardzo błyskotliwy. Dobrze, wszystkim nie. Bo mnie powiedziałeś zupełnie co innego. Nie powiedziałeś, że idiota, kretyn, nie wie co gadam. Jak to nie? Nie kłamałem. Jak już raz kłamałem, to tego się muszę trzymać. Ja bym to powiedział? Oczywiście. No wreszcie Kisiela coś zdenerwowało. Nie, to o honor. Jaki honor? Skomunizowany jesteś, nie wiesz o tym honor. Komuniści mają inny honor. No, ale Polacy mają swój polski honor i ja do UB nie będę chodził, bo jakiś właśnie ja zawsze chodzę do milicji. I to jest jak mnie zaprosił rząd amerykański, to ja poszedłem na krótszą do milicji. Oni mówią, to nie jest do nas zaproszenie, pan musi iść do ministerstwa, do współpracy z zagranicą. Ja mówię, ja nie znam tych instytucji, ja wiem, że istnieje milicja. I oni wzięli. I co, i ci dali? No, po dwóch latach. No, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą i cenzurę, to już profesor Kozakiewicz w Sejmie powiedział to wszystko. A jeśli chodzi o to, że ma być pluralizm robotniczy, to jest bzdura, nie? Bo cholerę ma być. To jest nic nie da, prawda? Nic nie da, ale robotnikom da. Nie, od robotników trzeba wykończyć, trzeba zamknąć hutę katolicką, to jest stocznie, wysłać na wieś, prawda, i niech pracują, no bo to jest nic, wszystko. Tak, twoje myślicielstwo polityczne rzeczywiście. To jest gospodarcze polityczne. Bo w tej chwili my możemy sprzedać kiełbasy i to, ale szyn, które robią w Hucie Warszawa, to by nigdzie nie sprzedamy. Szyn stalowy, bo to nikomu nie jest potrzebne. Jakub, nie, nie, mi się przyda parę szyn, absolutnie z tobą się zgadza. Nie, uważam, że masz tutaj takie bardzo 15-wieczne koncepcje. To mi już mówili komuniści, ale to już minęło, bo w tej chwili się odwróciło. Dobrze, więc co mówisz? Są jakieś zmiany? Wałęsa w rządzie, coś takiego? Nie, to jeszcze nie, tak? Teraz, no to już przed sezonem, coś ty oszalałeś. No. Korbaczow? No Korbaczow tu przyjedzie, no na pewno się z Lechem, jakby będzie się spiknąć, wiesz, no, tak. No i z Prybaszu. No podobno z Dubczekiem może spotkać Czesłowacji. Ja kiedyś napisałem... Co jest Kisie? To? Z Dubczekiem podobno. Taki napis. Stefan Słyszyc podobno ma się z Dubczekiem spotkać. Co ty na to? Nie, naprawdę? Czy że żarty? Tak podała z Zachodem, więc ja to nie wierzę. Nie powiedzieli czescy opozycjoniści, że wszystko, ale geniusz to nie był. Kto? Dubczyk. Kretyn był. No to wiadomo jak. Słuchaj, ale tylko takim się uda. Jak on jest mądry, to niech on będzie tam. Jak tam mnie się udaje, ja nie jestem kretyn. Ale w polityce masz takie sukcesy, a w polityce nie. To już teraz ja wiem, wreszcie to znasz mieć w polityce sukces. No. Sukces dla człowieka sowieckiego jest, że żyje w ogóle. Trzeba coś powiedzieć, żeby Adama podrażyć się. No, proszę bardzo. Ostatnio mi powiedziałeś, że ja pracuję dla...
Dla Piszczaka, no jasne. Dlaczego cię zwolnili? Bo pracujesz dla Piszczaka. Lepiej dla Piszczaka niż dla Dobraczyńskiego, wiesz. Co dla kogo lepiej, wiesz? To dla mnie lepiej, bo Piszczak jest poważny. Czesiek jest dobry. No tak. A twój ten Jasiu Dobraczyński, wiesz, się siedzi tam i macha ręką z tego pronu. Nie, to jest jak ja o nim kiedyś napisałem, to jest Jan Woleju i Flaka. Ale Jaś się spowiada 3 razy na tydzień. A ty? Za rzadko, uważam. Lika, no gdzie to whisky jest? A, widzicie, żona przede mną zamyka alkohol, to jest. Bo ja się nauczyłam od spisakowej. A pan też zna pana Nachuma? Nie. No, taki twój przyjaciel, co tłumaczył. Natan, a nie Nachum. Nachum czy Natan? Natan Gurfinkiel, to tak. Twój przyjaciel. I myśmy poszli spodnie kupować, pamiętasz? Nie. Ja to doskonale pamiętam. Poszliśmy kupować spodnie dla Adama. I Adam przewrócił pół sklepu, prawda? I wreszcie przed właściciel, taki jak minister, poważny pan. No i coś mówi, że ten Natan mówi, że on się pyta, z jakiego wy jesteśmy kraju. Mówi, że z Polski. On mówi, aha, Rosjanie. Mówi, niech pan mu powie, że nie Rosjanie, tylko Polacy. On mówi, ja rozumiem, z Rosji. Ja mówię, niech pan mu powie, że jeżeli my jesteśmy Rosjanie, to on jest Niemiec. Na co on mi tłumaczy, że on mówi, jak ja jest, wolę być Niemcem niż Polakiem. Ja powiedziałem, niech pan mu powie, że ja wolę być Polakiem niż idiotą. Ale to on już zrozumiał. I ze spodni nic nie było. I nagle zaczął wygłaszać przemówienie. I ten Natan tłumaczy, że on powiedział, że on przeprasza i że on wie, że Polska to jest kraj, gdzie rządzą chłopi i robotnicy i on spełnił szacunkiem. A ja wiesz, ja teraz opowiem, co ksiądz Bardocki mówił. Bo jakieś tam było oświadczenie Komisji Episkopatu w sprawach seksualnych. Ja mówię do księdza Bardowskiego, to jest bzdury nierealne tego i tak. No mówię, a on mówi, no dobrze, Kisielu, ale co cię to obchodzi? Przecież w twoim wieku już w ogóle nie masz z tym nic wspólnego. Ciebie to już nie dotyczy. Październik 56 był dla mnie zdumiewającym zjawiskiem. Ja jestem w ogóle pesymistą. Jak dochodzi takich rzeczy, że wyjeżdża marszałek Rokossowski do Moskwy, polski marszałek niby, prawda, i tak, że wyjeżdżają doradcy sowieccy, że się zwalnia więźniów i mówi się, że siedzieli niesłusznie, że się wyrzuca Rotkiewicza i tam innych, że się wypuszcza prymasa, że się pozwala chłopom zlikwidować kołchozy. A to myślę, to wszystko jest nadzwyczajne, to więcej niż ja mogłem przypuścić. Jak wyjechali ci doradcy sowieccy i pamiętam w Wolnej Europie taką piosenkę napisali, żegnajcie towarzysze, coś takiego. Ja pomyślałem, no przecież Rosjanie tego nie przełkną, to już jest taka hańba dla nich. Tymczasem przełknęli, okazało się. No więc ja sobie pomyślałem, jak takie rzeczy się dzieją, no to trzeba iść za ciosem, prawda. Tylko, że to już był koniec ciosu wtedy. Pierwszy numer tygodnika wyszedł na Boże Narodzenie 56 roku. I Władysław Bieńkowski przyjeżdżał z ramienia partii, obiecywał cuda, że będzie 60 klubów katolickich, ale na razie dali 5 i te 5 zostały na długo. No i że do Sejmu wejdziemy, że Zawiejski do Rady Państwa. No i tak się stało. Pierwsza kadencja. Było masę w partii nawet ludzi, którzy uwierzyli w październik i uważali, podżegali nas po prostu. Ja miałem takie wypadki, że poseł partyjny do mnie podchodził, mówił, niech pan powie to i to i to, prawda. Ja nie mogę, ale pan może. Zapisałem się do Komisji Planu Budżetu i Finansów, której przewodniczył Oskar Lange i on powiedział mi, że ja mam smykałkę do spraw ekonomicznych. Mówi, niech pan najprostsze rzeczy, niech pan się pyta o najprostsze rzeczy. Ile jest pieniędzy, ile jest dolarów, prawda? Jakie jest zadłużenie? Mówi, to jest ekonomia. Sam się o to nie pytał zresztą i nigdy mnie nie popierał oficjalnie, ale ja tam. I był taki minister finansów, pan Dietrich, dawny PPS-owiec, któremu szalenie zaimponowało, że tu komisja, że tu znak, jacyś katolicy posłowie o coś go się pytają, no i on mnie też
nauczył paru rzeczy, z tym, że powiedział tylko, nie, jak pan się na mnie powoła kiedyś, to w ogóle zerwiemy stosunki, bo ja panu mówię w tajemnicy, no, znałem pewne tajemnice. Ja w Niemczech byłem w 62 roku i tam uznali, że poseł przyjechał, więc to coś znaczy politycznie, miałem jakieś wywiady, spotkania, no i Kliszko powiedział, no to już dość tego, prawda? Do 71 roku, do Gierka, nie wyjeżdżałem w ogóle. Właśnie winna wszystkiemu była żona Bieńkowskiego, pani Flora Bieńkowska, która powiedziała do mnie, no wy to wszyscy przemawiacie tak krętacko, jak adwokaci. A ja się nic, jak powiem, no to wyrąbię kawę na ławę. Ja sobie pomyślałem, no ona ma rację, trzeba powiedzieć ostro. I mówiłem o cenzurze, że to jest dyktatura ciemniaków. Przytoczyłem, że nie wydają masy książek historycznych Koźmiana, nie Koźmiana, Dmowskiego, też wymieniłem Piłsudskiego i tak dalej. Powiedziałem, kiedy się skończy ta dyktatura ciemniaków nad polską kulturą. No ale Gomułka to wziął do siebie, że to on jest ciemniak. Najpierw się zaczęła w prasie kampania o tych ciemniaków, taki gontarz tam wypisywał Bóg wie co. No i potem 11 marca około godziny 7 wieczorem na Kadonii oberwałem. Taki był patrol ORMO z cywilem jakimś na czele. Oni czekali na mnie, bo ja telefonicznie się umówiłem ze sobą, no i przyłożyli mi. Przychodził z wódką, z Biblem, no i spójdę pili. No i kiedyś ona mówi, jak on tu jeszcze raz przyjdzie z wódką, to ja zabieram dziecko, wyprowadzam się do gości. I co się dzieje? Że ja przychodzę z nim tuż przed godziną policyjną i litr przynosimy. A jak przed godziną policyjną, to on musi już zostać na noc. I ona mówi, słuchaj, chodź do kuchni. I do kuchni. Nieprawda, to było za przegrane w karty z nim, czy coś takiego. Tak. Ale nie wiem, to mi, ja byłam tak zdenerwowana, bo spóźnił się, nie bo jeśli się spóźnił, przyszedł po godzinie policyjnej. A to można umrzeć na serce. Ja już doszedłem do wniosku, że nic nie wyjdzie z tej całej polityki i że trzeba coś napisać. Ponieważ miałem ciągłe złe przygody z cenzurą. Na przykład postanowiłem napisać 12 powieści sensacyjnych. Pierwsza to było właśnie, miałem tylko jedno życie. No i po dwóch nagle skosił mnie pan Starewicz. To się drukowało w przekroju, taka druga i przerwali w ogóle druk, co był rzadki wypadek. Ja to z odcinka na odcinek pisałem. No i stale cokolwiek próbowałem wydać czy napisać, to mi niszczyli. No i wreszcie pomyślałem, to dosyć, tego trzeba zacząć pisać do szuflady, ewentualnie istnieje pan Giedroyć, prawda, w Paryżu. Jestem przeciwny temu, żeby inteligenci stawali na czele robotników. To je Marks wymyślił i prawda, masę ludzi się do tego zapaliło, no Kuroń i Modzelewski na przykład. Ja jak robotnicy, niech oni występują sami w swojej sprawie. Natomiast ja uważałem, że to jest klasa w Polsce stworzona przez marksistów w tych wielkich, prawda, hutach, stoczniach i tak dalej, które właściwie są nieopłacalne i z tym trzeba skończyć. To oni nie będą prosić, żeby im odebrano miejsce pracy.
nie mają programu antysocjalistycznego, który ja już sobie wyraźnie w głowie układałem. To nie jest moja. Z tym, że oczywiście no, masę sympatycznych ludzi w tym wzięło udział. Miałem rozmowę z Wałęsą w październiku 80 roku. Pan Celiński mnie zaprowadził do niego w Gdańsku, która mnie zdenerwowała, bo mnie potraktował jak zagranicznego dziennikarza. Mówił slogany. Ja mówię, no dobrze, ale nie macie programu gospodarczego. On powiedział, proszę pana, ja jestem biednym robotnikiem, na ekonomii się nie znam, to ja nie będę miał programu gospodarczego. No, to się nie bierz do dzieła, jak się nie podejmujesz, prawda? Więc to mnie zdenerwowało trochę. Natomiast bardzo aprobowałem działania z jednej strony kolegi Kurowskiego, którego uważam za Kurowski, Krawczyk, to świetni ekonomiści, a z drugiej strony ta sieć Bratkowskiego jednak miała program jakiś. Natomiast Trzon Solidarności to najpierw miał hasła bytowe, prawda, że wolne soboty, większe zarobki i tak dalej, no a potem wysunęli już hasła narodowe, piękne, ale takie, że to musiało się źle skończyć, no bo komuniści, prawda, wzięli to za, wyzyskali to, że to jest próba podważenia geopolityki, prawda. Zrobili, co zrobili. Przemiany się dokonują w Polsce, jeżeli się w partii znajduje grupa, która za tymi przemianami jest. I tak było w październiku. Nastąpił właściwie rozłam i ci nawet najwięksi staliniści, jak Zambrowski, stali się reformatorami. Bali się o swoją skórę, czy doszli do takiego wniosku, to jest sprawa skomplikowana. I oni popadli to wszystko. Natomiast Solidarność dlatego zawisła w próżni, że w partii nie miała nikogo i raczej z tą partią walczyła. I ta partia nie miała wyjścia. Jak widzę tłumy w Kościele Zbawiciela, gdzie chodzę, i w tym tłumie stoi, już nie powiem nazwiska, ale jeden z znanych komunistów okresu stalinowskiego. I modlą się, śpiewają, prawda, niech przepadnie w proch i w pył sowiecka zawierucha i tak dalej. No to przepraszam. Już Pan Bóg się tym nie będzie zajmował, to już my musimy się tym zająć. To jest egzamin człowieka na ziemi, prawda? I tutaj Pan Bóg nie zastąpi nikogo. Ja chodzę do Urzędu Finansowego, gdzie siedzi pani, która ma Matkę Boską taką wielką tu zawieszoną i tak dalej, a ona rąbie, prawda, niszczy podatkami prywatną inicjatywę i wszystko, ale jakby jej powiedzieć, że ona jest komunistka i buduje komunizm, ona by się oburzyła świetnie, ona jest katoliczka, no ale buduje komunizm. I to jest sekret, że wszyscy to robią, nie wiedząc o tym nawet. Osób do służb. No, to nie mogę nic przeczytać. Że za mało osób się zgłosiło do służb porządkowych. Co pan o tym sądzi? No, ale jest pytanie. To nie dla mnie. Czy wyobraża pan sobie spotkanie przed kamerą Kisiel Urban? Ja sobie o tyle nie wyobrażam, że to jest nagrywane wszystko i zostałoby ufryzowane na pewno. Nie byłaby to rozmowa bezpośrednia. Takich w telewizji nie bywa. Ja mam pretensje zresztą do dziennikarzy zagranicznych, że oni nie umieją zadawać Urbanowi dobrych pytań, przyprzeć go do muru i właściwie on ich często ich robi w konia po trochu. Odpowiada nie na temat albo jakoś, prawda, ten temat przeinacza i oni nie umieją sobie z tym dać rady. Ale oni są dość zadowoleni, muszę powiedzieć. Mówią, że takiego kina to nie było w żadnym kraju komunistycznym. Pamiętam, że amerykański dziennikarz mi opowiadał, że dał przykład, dawał, że mówi, wychodzi Urban i mówi, pan Kaufman napisał kłamstwo, że w Krakowie na rynku zabito 5 robotników.
To wcale nie było na rynku, tylko to było tam gdzieś i wcale nie pięciu, tylko tam i to nie byli robotnicy, ale mówi, coś się dowiadujemy w końcu. Co pan myśli o koncepcjach gospodarczych przeglądu technicznego? Nic nie myślę, bo nie czytuję go. Czy pan traktuje poważnie koncepcję Moczulskiego, który głosi, że blisko jest pełna niepodległość Polski? Czy można na tę niepodległość w osiągalnym czasie liczyć i czy należy od razu się na przykład utopić albo wyjechać stąd? Pełną niepodległość absolutnie nie wierzę. Co do utopienia się czy wyjechania. No, Polska w końcu była w gorszych sytuacjach, bo była podzielona między trzy zabory przez 120 lat. No więc w końcu jakieś państwo istnieje. Co prawda ono jest usztucznione. Ja twierdzę, że to, że właściwie dwie rzeczy się złożyły na dzisiejszą koncepcję państwa polskiego. Mianowicie ideologia Romana Dmowskiego i polityka Józefa Stalina. Mianowicie Dmowski mówił, że trzeba mieć koncepcję narodu polskiego, że prawda, wszystkie federacje i tak dalej to były błędne, że naród jest najważniejszy. No a Stalin powiedział, skoro tacy jesteście niepodlegli, no to odbierzemy wam Ukraińców, odbierzemy wam Litwinów, zostawimy troszkę Łemków, to sobie dacie radę, a was zepchniemy na ziemię poniemieckie i tam się gotujcie we własnym sosie. No i powstał twór zupełnie nowy w porównaniu z, jeszcze z Polską. Ja służyłem w wojsku na Wileńszczyźnie, pamiętam i Litwinów, i Białorusinów, i najrozmaitsze historie. No to jest zupełnie inna Polska dzisiaj, ale jest ciekawa. Ja bym się nie topił jeszcze, bo jest to jednak bardzo ciekawe, a co do pełnej niepodległości, jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji niż dawniej, że nie samiśmy w to wpadli. Wpadli Czesi, wpadli Węgrzy, wpadli wszyscy, prawda, i nawet Niemcy, no w końcu NRD. No więc ostatecznie, prawda, to nie jest tak jeszcze najgorzej, bywało gorzej. Informuję, że czytałam ostatnio pana felieton Kto sieje wiatr zdjęty przez cenzurę. Bardzo nas uradował, no cieszę się. Już tu nie. Nie wszystkim musi pan. Ja nie chcę cenzurować. Czy to, co pan robi, to zawód czy powołanie? Co to jest odpowiedzialność pisarza za swoją pracę, jeśli w ogóle jest? Ile pan dostaje pieniędzy za felieton? Nie. Więc czy to zawód, czy powołanie? No, jest to zawód, w tym sensie się zawiodłem na tym. Czy jest odpowiedzialność pisarza za swoją pracę? No, co to jest pisarz? Więc jeżeli pisarz jest publicystą zarazem i porusza sprawy polityczne, no to musi być odpowiedzialny. A za felieton dostaje 4000 minus podatek. Jak może się pan wypowiedzieć o postawie artysty w obecnej sytuacji politycznej? No ja nie wiem, bo ja właściwie, jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, moim nieszczęściem jest to, że za dużo srok za ogon trzymałem. No i w końcu niczego porządnie nie zrobiłem. Muzykę zarzuciłem częściowo, literaturę. Tak mieszam z polityką i z publicystyką, że nie wiadomo w końcu, czy to jest literatura, no niektórzy zaprzeczają, więc ja jestem tu nietypowy. A postawa artysty w obecnej sytuacji politycznej. Jest bardzo trudno napisać normalną powieść w kraju komunistycznym, no bo tu jest tak odmienne życie, że napisać normalną powieść typu Balzaka, czy jakiś romans, jak pani Bowary czy coś, to jest bardzo trudno, bo tu realia codziennego życia są zupełnie, prawda, przytłaczające inne. Trzeba by zacząć od tego. A wielu literatów, którzy pisują dla Zachodu, powiedzmy, dla zachodniego rynku, to omijają rzeczywistość. Piszą rzeczy wyabstrahowane. No Żukrowski na przykład, no dobre książki, no, ale o Polsce wiele się z tego, o odmienności życia w komunizmie, z tego się nikt nie dowie.
No a jeżeli ktoś chce pisać właśnie z włączeniem się w specyfikę tego życia, no to ponosi porażki. No tak jak ja ponoszę porażkę, bo mi mówią, no tak ty ciągle w kółko zajmujesz się polityką, a gdzie sztuka? No nie wiem, czy tu jest miejsce na sztukę. Na malarstwo tak, ale na literaturę taką jakąś piękno-duchowską, nie wiem, czy tu jest miejsce. Ja się boję, że to, co ja robię, jest za bardzo związane z specyfiką polską i to nie będzie zrozumiane na świecie. A w Polsce, no może. Są tacy dociekliwi różni badacze. Ja znam paru studentów, którzy wyszukują, zajmują się moją twórczością, ale co oni z tego wyciągną, to diabeł wie. Właśnie trzy najważniejsze książki by były to Sprzysiężenie, Widziane z góry i Cienie w pieczarze i ewentualnie ta ostatnia. No to te cztery to coś w sumie wyrażają, pewną syntezę. To jest jakaś historia polskiej inteligencji, czegoś takiego w ostatnich czasach. Ale proszę zauważyć, Sprzysiężenie przedwojenne, po wojnie dwa wydania, ale teraz już nie ma. Widziane z góry i Cienie w pieczarze, wydane w Paryżu. Nie ma tego nigdzie, bo to nieduży nakład, to się rozlazło. No i ta ostatnia jeszcze miała troszkę tutaj rozgłosu, ale też... Więc to wszystko jest na wodzie pisane. Zaniedbałem niestety muzykę, a przecież się nad tym napracowałem. Mam trzy dyplomy konserwatorium. No to też jest jakaś nieudanie się życia, prawda, że mało się do tego przykładałem. No w okresach ciężkich zarobkowałem muzyką. No w czasie okupacji zarobkowałem muzyką. Teraz mam zaczęty, znaczy dwie części już są, koncert fortepianowy i mam ambicje, żeby to jednak go skończyć.